Za rok 2015 dywidendy jeszcze nie będzie, bo takie mamy komponenty, natomiast pracujemy nad tym, żeby przygotować trwałą, stabilną politykę dywidendową już 2016 do przodu. Uważamy, że to będzie silny czynnik eliminujący dyskonto do NAV-u, które mamy. Ciągle MSCI jest notowane z istotnym dyskontem, czyli jakby też można powiedzieć, że dzisiaj MSCI jest wyceniane tak, jak wyceniane jest portfolio aktywów giełdowych, które mamy w naszym portfelu. Czyli całe to portfolio prywatnych inwestycji można powiedzieć, że w ogóle nie jest widziane jako wartość przez inwestorów giełdowych, więc i tutaj jakby sądzimy, że w jakimś stopniu chyba też czynnikiem, który wpływa właśnie na ten fakt jest brak dywidendy. No, to nie jest zamiar akcjonariuszy czy zamiar zarządu, to po prostu były kowenanty, które były kiedyś wymagane przez naszych inwestorów obligacyjnych po prostu. Te kowenanty zanikają, więc sądzimy, że po prostu będziemy w stanie na lata 2016-2020 i hopefully zawsze już do przodu wprowadzić po prostu regularną wypłatę dywidendy, tak żeby to była bardzo taka dobra lokata kapitału dla osób właśnie szukających takiego wysoce performującego funduszu emerytalnego, tak? No bo przy naszym stopniu dywersyfikacji i przy naszej strategii inwestycyjnej ryzyko MSCI jest bardzo niskie. Rzeczywiście jedyny element, za to rośniemy, jeżeli chodzi regularnie, jeżeli chodzi o to wartość giełdową, 20%, tak? Bo mimo że mamy dyskonto, to dyskonto jest w miarę stałe, cały czas mamy do czynienia ze wzrostem NAV-u, więc ten wzrost na giełdzie cały czas w wypadku akcji MSCI się bardzo ładnie odbywa. No i to jakby sądzimy, że właśnie taka regularna wypłata dywidendy przyczyni się do tego, że to dyskonto będzie zanikało, czy w ogóle się wyzeruje.